Francja desantująca się na Anglię, czyli lew morski 500 lat wcześniej, unia personalna nad Burgundią, nic prostszego, oraz uczynienie z Francji najpotężniejszego kraju na świecie w okolicach 1500 roku. Najlepszym startem dla Francji jest taki, w którym możemy wziąć na sojusz Burgundię i w zasadzie na 5 startów 2 razy tak miałem, więc nie jest to aż tak trudne do zrobienia. Będzie to nam mocno ułatwiało późniejszy event burgundzki i otrzymanie tych wszystkich ziem Burgundii za darmo. Kolejna sprawa to nasi rywale. Anglia, Dania jak najbardziej. Trochę szkoda, że Osmana mamy w rywalach. No fajnie byłoby go nie mieć, no ale nie mamy wyboru tutaj innego. Mamy na starcie 30% Crownlandsów, co pozwala nam mniej więcej standardowe przywileje dla estate'ów. Bonusowy punkt administracyjny, dyplomatyczny. Nie bierzemy militarnego. Jako, że mamy sporo wasali, nie możemy sobie pozwolić na zejście poniżej tych 10%, co też powoduje, że nie będziemy sprzedawali sales and title. Mamy też unikalny przywilej dla Francji, French Strong Duchy, który dodaje nam 3 dodatkowe relacje dyplomatyczne oraz zmniejsza dążenia niepodległościowe wasali o 10%. Koniecznie musimy sobie jako Francja zostawić miejsce na przywilej, który nie daje nam kary za anektowanie naszych wasali i zwiększa ich liberty desire. Jest to kolejny powód, dlaczego nie bierzemy dodatkowych pieniędzy. Misja na papierze zawsze na propsie. Nasze wojska od razu udajemy pod granicę angielską i będziemy chcieli przewodzić je jak najszybciej do Szkocji, żeby przygotować się do nadchodzącej wojny o Maine. Mamy tańszego doradcę dyplomatycznego, więc jak najbardziej chcemy go zatrudnić. Tańszego doradcę administracyjnego. I niestety brak tańszego doradcy militarnego. Wojska na razie w dół, fortece na razie też w dół. Mam ich dość sporo, więc nie ma sensu ich opłacać. Drugim naszym sojusznikiem będzie Szkocja. Zrywamy sojusz z Prowansją, a to dlatego, że albo dostaniemy Unię nad tym krajem i będziemy toczyli wojnę o to, ewentualnie możliwe, że skorzystamy z ekskomuniki, bo Prowansja jest rywalem papieża i wtedy podbijemy te wszystkie terytoria dla nas. Też jeżeli mamy taką możliwość, bierzemy Kastylię na naszego sojusznika oraz bierzemy z nią Royal Marriage jak najszybciej. Pamiętajcie, że pod bardzo często pozbywa się Enrique jako następcy i mamy szansę wrzucić naszą dynastię na tron kastylijski. Royal Marriage'u ze Szkocją nie bierzemy, bo zrywamy ten sojusz zaraz po pierwszej wojnie z Anglią. A, i bierzemy sojusz z papieżem, przyda nam się to. Royal Marriage z Prowansją i będziemy też poprawiali z nią relacje za chwil parę. W zasadzie operacja Lew Morski już zakończona, po prostu przewieźliśmy wcześniej nasze wojska do Szkocji, zanim wybuchnie wojna o Maine. W zupełności wasza armia lądowa wam wystarczy. A znowu na kontynencie, no to wszystkie prowincje Anglii zostaną zajęte przez waszych wasali oraz waszych sojuszników. Będziecie też chcieli zjadać jak najszybciej waszych wasali. W 1454 schodzi wam trus i możliwość zrobienia tego. No więc poprawiamy relacje, oh my god, wyjebiście, ze wszystkimi naszymi wasalami po kolei do 200 punktów i będziemy zjadali 3 naraz. Nie no, bardzo pomocna ręka, albo tracę 100 golda, albo mam adres w całym kraju, wyjebiście. Wykupmy sobie odpuszczenie grzechów, nie dlatego, że potrzebujemy, ale właśnie dlatego tego jednego punktu Papal Influence na 5 lat. Jako Francja mamy dostęp do katedry Notre Dame, którą nawet możemy jeszcze ulepszyć potem i dostać jeszcze więcej wpływów papieskich z czasem. Budowanie w Wersalu niby też fajne, bo poprawia szybciej relacje dookoła. I nie ukrywam, gdyby to nie było aż tak drogie, to pewnie bym w to szedł. A, i jeszcze dałem Royal Marriage do Milanu. Jest szansa na to, że dostaniemy event na Unię Personalną nad Milanem. Kiedy umrze ten pan? Co oznacza, że mamy bardzo duży nadmiar relacji, ale jako Francja możemy sobie na to pozwolić, zwłaszcza na początku rozgrywki, bo nie zależy nam na technologii dyplomatycznej, czy też o rozwijaniu jakichś idei dyplomatycznych, zazwyczaj. Zresztą bardzo szybko będziemy zjadali naszych wasali. I to jest coś, czego mega brakuje mi tutaj w tych misjach, jakich rzeczy dla wasali. Oczywiście gdzieś tam pamiętam, że słyszałem czasem, że jest w misjach zjadanie wasali i tak dalej, ale nie, to jest bullshit, nawet w jednym z poradników zdarzyło mi się to usłyszeć. Nie ma nic takiego, żeby Francja dostawała z misji zjadanie wasali, musicie to zrobić ręcznie. Dopiero jak ich zjecie, to odpalają się o konkretnej misji. Co prawda, patrzcie, drzewko mamy gigantyczne, ale powiem szczerze, jest ono dość mało ciekawe. I zazwyczaj zaczyna się dopiero po 1600 roku. Powiem też szczerze, że Francja to jest jeden z tych krajów, którymi totalnie nie umiem grać, albo w pełni wykorzystać ich potencjału.
To po co robisz ten poradnik, nie? Ja pierdzielę, Surrender of Maine w listopadzie 49 roku i powiem wam szczerze, że chyba nie skorzystam z tego eventu, ale uwaga, powiem wam co zrobić, bo zazwyczaj ten event się odpala znacznie wcześniej. Gdybym toczył wojnę o Surrender of Maine, to po pierwsze brałbym prowincję jednak na części wyspiarskiej, albo na północy, żeby mieć dostęp do Szkocji, albo na południu, żeby móc łatwo przewozić moje wojska i szybko atakować zawsze Londyn i wyjmować ten kraj z wojny. Nie brałbym prowincji na części kontynentalnej. Je odbiłbym w drugiej wojnie na Reconquest Cassius Belli, żeby mieć znacznie mniejszą agresywną ekspansję. Oczywiście brałbym full pieniędzy oraz możliwe, że Humiliata. Jako, że teraz mi się odpaliło Surrender of Maine i w zasadzie mogę teraz wykonać też misję za chwilę, mam 3 miesiące na przeklikanie tego eventu, no to postaram się wybrać coś, żeby wykonać tę misję. O, pieniądze mi się przydadzą, więc weźmiemy to sobie. Odbieram ziemię jeszcze raz i mogę już dodać sobie też punkt militarny. I właśnie teraz atakujemy na Reconquest Cassius Belli. Mogę to zrobić, więc czemu mam atakować normalną wojnę? Bo zaoramy Portugalię, mamy Kastylię, Burgundię, Szkocję po naszej stronie, więc wystarczającą liczbę krajów, żeby Anglię zaorać. Bo to jest dla mnie lepsze rozwiązanie i dlatego to robię. Mam nadzieję, że wiecie, co zrobić w momencie, kiedy Surrender of Maine po prostu nie wystąpi naturalnie. I w sumie co się stanie, jak teraz to zrobię? Aha, traktuję już, jakbym dostał po prostu tą prowincję dla nas. Wasali ustawiamy na no focus, niech sobie chodzą, zajmują te prowincje. Mamy dwóch generałów, jednego z trzema punktami aż do Siege'a i właśnie on oblega tą prowincję. Pełna 20. Pozostałe 8000 zostawiam na suporcie. Jako, że wbiłem się tutaj pierwszy, no to kontrolę nad tą prowincją będę miał ja. Mimo, iż 8000 Szkotów również tutaj stoi, a w sumie to 10. No jesteśmy atakowani na Anglii, niestety będziemy mieli jeden minus, bo przejścia za rzekę no w sumie też mogę dostać, bo dosyłam posiłki. I teraz ustawiam, żeby co 2-3 dni nasze wojska szły do tej bitwy po kolei. Co 2000, bo to zawsze będzie nam trochę moralki podnosiło. Niestety podniebił się jedną dużą armią, co też jest złe, mamy jeden minus. I możemy przegrać, tym bardziej, że no jeszcze nie mam tej technologii wziętej, no trudno będziemy mieli, ale jest możliwe, że Szkoci też nam zaraz dołączą do tej bitwy i jakoś to wygramy. Niestety na początku rozgrywki to Anglia ma lepsze wojsko od was, bo wy nie macie ani morali, ani dyscyplinki, nic. Dopiero jako Francja macie na drugim poziomie rozwoju, a Anglia już na starcie ma 10% ICA w swoich ideach narodowych. No i zobaczmy, czy to przetrwamy, czy nam się to uda. Dojdźcie Szkoci, to wygramy tą bitwę, wyjebiście, a było blisko. Weszła nam jednak technologia czwarta, co już powoduje, że mamy lepsze moralki. W sumie bardzo dobrze. Puste regimenty, o, które tutaj są i takie niepełne, wszystkie cofam na prowincję szkocką. Nie ma sensu ich zostawiać na prowincji. Tutaj zawsze będziemy je uzupełniali. No i super, forteca padła, Angole przyszli oblegać prowincję Szkotów i zaraz będziemy się tutaj z nimi bili, tylko niech mi się odnowi manpower. Jak już mamy jakąś tutaj załogę na forcie, 660 ludzi, no to wbijamy się pełną 20, bo tak jest szerokość naszego pola walki, o tutaj to macie, w przeciwnika, raczej oddziały powinny nam wystarczyć, te które dojdą raz na wsparciu, nie będziemy tego więcej potrzebowali, bo już na samym pierwszym uderzeniu, jako że bot miał tutaj wojska bez generała, no i są dla niego minusy, dostał naprawdę spore wciry od nas, no i mieliśmy też tą przewagę w technologii. Następnie najlepiej jest polować na przeciwnika, jak robi takie głupie błędy, jak o, tutaj wchodzi na tą fortecę i mamy przewagę w linii, zaraz wam to pokażę, zobaczcie, tutaj jest nasza linia wojska, tutaj jest angielska i my dostajemy bonusy za flankowanie tego przeciwnika. On ma jeszcze minusy, możliwe, że nawet stack wipe tutaj nam wejdzie. No i też tak się zdarzyło. To jest dobry moment, żeby jeszcze chwilę odpocząć naszym wojskiem i zaraz lecimy prosto na Londyn. W międzyczasie jednego naszego dyplomatę wysyłamy do poprawiania relacji z sojusznikami, bo mamy ich trochę, więc warto jest to zrobić. Mogę już też podbijać na ekskomunice Prowansję, ale jeszcze z tym poczekam sobie. Do momentu, aż wyjmę Portugalię z tej wojny, bo wtedy nasi wasale nie będą mieli co robić i będziemy mogli spokojnie zaatakować Prowansję. Awe, na niebie trwa zimowa wyprzedaż. Wiele gier w niesamowicie niskich cenach. Linki w opisie, 3% zniżki z kodem Lukas. No to lecimy w wojnę o Prowansję. Dzięki poświęceniu Szkotów, bo dostają tutaj Bęcki, będziemy mogli naprawdę zabrać sporo terytoriów.
Anglii, bo mam już 95% postępu wojny i kończymy wojny po kolei. Od Portugalii bierzemy Ceutę oraz weźmy też, zakończmy ich rywalstwo, zawsze jakiś prestiż dostajemy dodatkowy. Od Anglii w pierwszej kolejności bierzemy wszystkie nasze prowincje, bo mamy przecież Reconquest Cassius Belli. Calais dajemy Burgundii oraz tą jedną fortecę na północy, której nawet nie odważę się wymówić. A potem to już tylko wojenne reparacje i pieniądze do maksa. Co prawda dużo z tego nie dostaniemy, ale fajnie jest zadłużać obecnie kraje, bo wtedy bardzo często kasują swoje fortyfikacje. W kolejnej wojnie najprawdopodobniej weźmiemy Londyn już dla nas. Zakończyła się wojna stuletnia. Zmieniam też trochę naszych handlarzy. Zarobki z handlu i tak są bardzo niskie dla nas i będą przez dłuższy czas, dopóki nie zdobędziemy udziału w handlu angielskim lub genuańskim. Dlatego naszych handlarzy bardziej będę wykorzystywał do poprawienia relacji ze wszystkimi krajami. Im więcej, tym lepiej. Możliwe, że jeden będzie tutaj, jeden pójdzie do Reichlandu, ewentualnie do English Channel, zaraz sobie popatrzę. Tak, Reichland to jest lepsze rozwiązanie. Po wojnie tej zrywamy nasze relacje z Szkocją, kończymy wojnę z Prowansją i dosłownie zjadamy ją całą. Nawet nie mamy chyba koalicji, z tego co widzę. A wiecie co jest najlepsze? Tak teraz sprawdziłem, że jeszcze nie zaszedł event na wypuszczenie Neapolu. Wiecie co to oznacza? Wypuszczamy prowincję jako wasala i już ma 102 punkty developmentu. A to daje mu możliwość wykonania pewnej misji, którą też powinien zaraz wykonać. Wyjebiście, zrobił to i możemy teraz dla Prowansji odbić te wszystkie terytoria. Wyjebiście. Nie pamiętam też tej decyzji narodowej, The Fate of Joanna Dark, okej. Odpalmy to. Nie wiem, co to robi. Ogłaszamy Austrię naszym rywalem nowym. Ponownie zmniejszamy utrzymanie naszych wojsk, naszych fortec. Mamy chwilę przerwy w naszych działaniach i zaczynamy zjadać naszych wasali. No, tylko musimy pamiętać, żeby teraz odpalić odpowiednią politykę przed ich zjadaniem, a w zasadzie to w trakcie ich zjadania. Możliwe, że najpierw zaczniemy od tych najmniejszych. Nie chcemy kolejnego księstwa pod naszym butem, ale może być dość ciekawe kiedyś do grania. Możemy też wykonać kilka naszych misji. Odbicia Gaskonii, podbicia Prowansji, odbicia Normandii. O, jak miło z waszej strony. Z zakończenia wojny stuletniej. I tak z ciekawości patrzę na tą agresywną ekspansję i jest naprawdę mała. Maksymalnie gdzieś tam 43 punkty mi mignęły. I teraz człowieku, bądź mądry, co odpalisz? Być papieżem, czy może jednak leci mi dyplomatyczna reputacja i koszty zjadania naszych wasali? Myślę, że to jest dobry wybór na ten moment. Rozpocznijmy też budowę Wersalu bez przyspieszania. Zawsze 10% improve relation więcej. Neapolitańska sukcesja, a my wiemy, co z czym się wtedy je. Na wojnę! Na Reconquest Cassius Belli! Nie wiem, czy papieża chcę w tej wojnie. Raczej nie. Zjadam też już dwóch moich największych wasali. I jednocześnie w tym samym momencie mamy Milan. Restoration Union Cassius Belli. Oczywiście, że je chcemy. Nie po to brałem ten Royal Marriage, żeby go nie mieć. Tylko, że to oznacza wojnę z Austrią. Więc najpierw zakończmy tą z Neapolem. Nie pamiętam dokładnie, jak działały te Restoration Union Cassius Belli, ale zdaje mi się, że możliwe, że mamy czas do 1 maja 58 roku. Chociaż o ile dobrze pamiętam, powinniśmy je mieć do końca życia naszego władcy. Lub 15 albo 25 lat. Muszę sobie to kiedyś sprawdzić na wiki. Chociaż ostatnio chyba padła ta strona, nie? Macie wrażenie, że jakoś tak gorzej wygląda? I cyk, zjadamy całą Prowancję plus troszeczkę pieniążków. Znowu minimalna ilość agresywnej ekspansji. Ulepszmy technologię militarną. Zmienimy typ jednostek na lepszy. Patrzę, kto ma sojusz z Austrią, bo będziemy musieli jak najszybciej te kraje wyjmować z wojny. A kto ma z Milanem? Nasze wojska na pozycjach, a atakujemy na Restoration of Union Cassius Belli. Wzywamy Burgundię, papieża, oczywiście Austria z sojusznikami dołączy, ale jest tutaj jedna fajna rzecz, że Austria w tym momencie ma trzeci poziom militarnej technologii, kiedy my sami mamy piątkę, tak samo jak nasi sojusznicy. W sumie nie aż tak duża wojna, chociaż jeszcze chyba wszystkie kraje nie dołączyły. Odpalmy też przywilej na zjadanie naszych wasali. Wyjmujemy te pomniejsze kraje za pieniądze, wojenne reparacje oraz będziemy zrywali jakieś tam ich rywalstwa, żeby dostać dodatkowy prestiż. Na szczęście Austriak rzucił się na te wszystkie fortece burgundzkie, więc trochę mu zejdzie z podbijaniem tego. Ja tymczasem jestem już u niego. No to mamy przeepickiego następcę tronu. Widzicie? Warto być wspierającym. Czasem pojawicie się na odcinku. Kolejne przywileje to weźmy dynastię.
żeby mieć jeszcze improve relation większe, co znowu znacznie przyspieszy spadanie naszej agresywnej ekspansji, a i tak już jest wyjebiste. Mimo braku idei do tego. O, mamy prowincję z kryształami. Burgundia, ty zdrajco! No nic, damy sobie tak czy siak jakoś radę. Naprawdę zadziwia mnie ten optymizm Austriaków w tej wojnie, no ale trudno, bierzemy tylko upokorzenie rywala oraz wojenne reparacje. No i możemy brać nasze pierwsze idee. A tutaj na Francji naprawdę można wybrać kilka ciekawych buildów. Bardzo mocnym połączeniem będą dyplomatyczne i humanistyczne, zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się grać pod Holy Roman Empire i przejąć władzę w cesarstwie dla siebie. Innym bardzo mocnym openingiem są innowacyjne plus idee ofensywne, bo Francja w swoich ideach narodowych ma koszty technologii minus 10% i też takie koszty dostajemy z idei innowacyjnych. Można też pójść pod ultra mocne combo na początek rozgrywki, czyli idee innowacyjne, ofensywne oraz humanistyczne i nigdy więcej nie przejmować się, bo dostajemy bardzo duże bonusy do tolerancji, a Francja w swoich ideach ma już bardzo dużą tolerancję dla innowierców oraz heretyków. Ja osobiście pójdę w ofensywne oraz innowacyjne, bo rzadko kiedy mam możliwość stosowania tego buildu, możliwe, że jako trzecie pójdą humanistyczne i na przykład jako czwarte dyplomatyczne. Co najdziwniejsze, nie straciłem Cassius Belli, więc chyba po zmianie władzy nadal nam zostało to Cassius Belli do wykorzystania, więc nie musiałem się aż tak spieszyć. Mogłem jednak poczekać na event, na wyjście tych państw z Holy Roman Empire. Kurka, cały czas mam jeszcze tych przekoksanych generałów francuskich z początku rozgrywki, a ci, których co jakiś czas sobie zatrudniałem, mi zniknęli, umarli. Powiem szczerze, że zazwyczaj oni umierali w przeciągu 10 lat mi, a teraz mam już ich ponad 20. O, jak mi przykro. To co? Teraz Fryderyk III von Habsburg bierze na siebie worek i leci na klęczkach do papieża, nie? Nawet coś takiego chyba w historii było. Przypatrzę, o co toczy wojnę Kastylia z Aragonem i wyjebiście. Będę mógł mieć wysepki dla siebie, a zwłaszcza zależy mi oczywiście na Malcie. I cyk, Unia nad Milanem. Wprowadzamy instytucje i dostajemy przekoksany event na kryształy, a w zasadzie to na... nie pamiętam, co to znaczy. I z tego, co widzę, no to jestem totalnie na pograniczu koalicji, tylko Savoy by wszedł. Więc chwilę pokoju i spokoju nam się przyda. LOL! Nędzny kraj! Nie jest godzien bycia naszym rywalem, co w sumie nawet jest dobre, bo nuż nam wpadnie bardzo potężny sojusznik. A to jest okazja, z której zamierzam jak najbardziej skorzystać. Trudno takiego eventu nie wykorzystać, prawda? Aragon, nadchodzę! Pierwsze rozwinięcie z ery to jak najbardziej Justify Wars. Nie mamy nic innego, co byśmy mogli tutaj brać. A któż to został papieżem? Zjadamy troszeczkę Aragonu. I niestety moją Maltę zarąbała Kastylia. Zwróciliśmy dla Prowansji Avignon od papieża. Atakujemy osamotnioną Anglię. Plądrujemy Londyn, jak najbardziej. I ja się pytam, na cholerę mnie te forty, jak i bot tak chodzi jak chce? My bierzemy za to cały state z Londynu, koalicja nam żadna nie grozi, dużo pieniężków, magiczną liczbę oraz oczywiście wojenne reparacje. Zdobyczne pieniążki zużyjmy na budowę workshopów gdzieniegdzie. Ja muszę troszeczkę zmniejszyć mój gathering, więc spalę sobie taksy we wszystkich prowincjach, że jak? Polska cesarzem Holy Roman Empire? Czyżby ktoś oglądał mój odcinek z tego? Jak szybko mi spada ta agresywna ekspansja, niesamowite. Przyjmijmy bizantyjskich uciekinierów, zawsze się przydadzą. Czas odbić nasze prowincje od Wenecji, w tym celu wykorzystam moje relacje z Burgundią. Jednakowoż naszym prawdziwym celem jest zresetowanie relacji z Anglią, bo gwarantują Tyronek, który jest mianowicie również sojusznikiem Brytanii. Od Anglii chętnie przyjmujemy datki na budowę francuskiej gospodarki i w zasadzie nic więcej. Zjadamy całą Brytanię, chociaż przegiąłem z gaveringiem. Milan troszeczkę powiększyliśmy. Jagiellon, weź ty mi umieraj, bo Chre potrzebuje ewidentnie słabego cesarza, żeby mógł je rozwiązać. Przenoszę też moją stolicę handlu już do English Channel. Co prawda mamy tutaj tylko 18% udziałów, ale i tak da nam to znacznie więcej niż 25% w naszym głównym, obecnym trade node. A po kilku prostych zmianach, jak zbudowanie trade centra do drugiego poziomu, odpalenie prostych edyktów na zwiększenie handlu, już mamy 27%, co spowodowało, że z 4 golda mam już 11 golda na handlu. Czas kontynuować naszą inwazję na Anglię, w tym celu wezmiemy też Kastylię. Mam nadzieję, że zajmie się samodzielnie Portugalią. Uwielbiam zdobywać puste forty, serio. Lol?
Portugalia nie odpowiedziała? Kto wrzuca swojego krewniaka na pewien tron kastylijski? Nie powiem wam, ale to chyba ja. Ja pier... co za przekoks! Lol, z każdym krajem dostałem 20 punktów agresywnej ekspansji? Jakie to zjebane! Ktoś tu dostanie stack wipe'a. Albo i nie, albo i tak. No trudno, to w takim razie musimy trochę podziabać tą Anglię. Zabieram głównie prowincje, które zwiększą nasz udział w handlu. Boże, kiedy ten typek umrze? Prawie 60 już ma. Do naszych staków dorekrutowuję armaty. 3 na początek wystarczą do oblężeń. Buduję wszędzie już budynki handlowe na tych mniej ważnych trade nodach, żeby jednak więcej przesyłać dalej. Nie no, zabijcie mnie, znowu Polska jest cesarzem. Jak? Tak, zacierajmy lepiej ślady. Sardynię robimy naszym wasalem, odzyskujemy dla niej ziemię, angielską kulturę dajmy do akceptowalnych, no i już mamy 40%. Tylko jeszcze ta Burgundia mogłaby wreszcie umrzeć. Najgorsze jest to, że muszę czekać na tą Burgundię, aż zajdzie event. 65 lat i nic. Dobra, jednak za bardzo się nudzę, atakuję Genuę, trudno, będzie też wojna z Polską. Lol, w międzyczasie zjadłem Prowansję, nawet tego nie zauważyłem. Odpaliła się też protestancka reformacja. Niezła wojenka w sumie. Bum, 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 Litwo, poczuj ten szum. O, Polacy z niej splądrowali Neapol. Co za bydla... Ja wam dam Warszawę. Ja wam dam atakować mój Milan. Wow, sporą przewagę mamy nad nimi. To najdziwniejsze bitwy, jakie toczyłem, powiem wam szczerze. 0-0-0? Boże, to attrition w Rosji. To jest rzeczywiście generał Ziba, to najlepsze, co może obronić Moskwę. Warszawa! Moskwa! Wilno! No, Hunter Warsnombard, pierwszy tego imienia, jest lepszy od Napoleona, zdecydowanie. Nie no, znowu Polskę wybrały bydlaki, no co to ma być? Chyba zmarł ten air przekoksany, którego mieli, ale nic złego się nie stało. Daliśmy im innego. Fernando! No, 0-1-1. Wyjebiście. Rosja nam płaci. Oh my god! Udało się! Udało się! Mam to! Tylko w 1505. Dlaczego ja mam zawsze w 1505 to wszystko, no? Dostaliśmy Unię nad Burgundią. I wiecie, co to oznacza? Że natychmiast musimy kończyć wojnę. Natychmiast. Już! Dlatego bierzemy tylko i wyłącznie następujące prowincje. Od tego momentu mamy albo 5, albo 10 lat na to, żeby zaszedł inherit burgundzki. Wyjebiście, to już mamy. Teraz jak to zaszło? Mamy znowu kilka lat na to, że zajdzie pewien event, który się nazywa The Duchess of Burgundy, czy jakoś tak. Jak on zajdzie, dostajemy wszystkie prowincje burgundzkie. Ale żeby zaszedł, musimy być w stanie pokoju. Nie zmienia to faktu, że już możemy troszeczkę dalej pójść z naszymi misjami. Ale czeka mnie potem jeszcze jedna wojna ze Szwajcarią. Chociaż nie, oddali mi przez Triton War'a prowincję, wyjebiście. Restoration Union Cassius Belli na Kastylię mamy. Oczywiście był też event na to, że... Cesarz chce, żebyśmy wypuścili Burgundię. Moglibyśmy na to przystać i wtedy tracimy te wszystkie północne prowincje, ale my wiemy, że cała Burgundia jest nasza. Cesarz obecny to Polska, z którą mamy trusa, więc realnie nie powinna nam wypowiedzieć wojny. Chyba, bo już nieraz się zdziwiłem przy tym. I w sumie też staliśmy się największym państwem na świecie. 1328 punktów developmentu. Możemy się też już stać imperium. I w sumie to, co teraz bardzo chcemy robić, to zbierać jak najwięcej pieniędzy do momentu, kiedy będziemy mieli 11 poziom technologii, nie pamiętam, czy to militarnej, czy jakiejś tam, żeby zabudować nasz kraj manufakturami. A w zasadzie to tak, 11 poziom technologii administracyjnej, bo zobaczcie, ile tutaj mamy sukna, ile mamy krów, które już w sumie możemy zabudowywać, ale tutaj myślę, że pójdę w manpower, na winie pójdę w manpower, całą resztę, jeżeli się da, to zabuduję, kiedy tylko będę mógł, zwykłymi manufakturami. No ale 1510 rok, mamy praktycznie 100 golda incomu, 100 tysięcy wojska, które możemy mieć w linii, skończone dwie idee, naprawdę świetne, oraz nie mamy żadnych problemów z technologią, wręcz mam nabite 60 punktów innowacyjności, a pozostałe 40 na pewno dość szybko nabijemy. Kontrolujemy następujący obszar i to powiem wam szczerze, patrząc na to, że jeszcze dostajemy
Tutaj to wszystko za chwilę z Burgundii. Dostaniemy Kastylię z Aragonem, potem już tylko nam zostaje podbić Portugalię. To naprawdę jest to też całkiem niezłe podejście, żeby zrobić na przykład bardzo wczesne Imperium Rzymskie. Nie wiem, 1550, 1580, jakoś tak. Jeżeli chcecie, żebym tak spróbował to ugrać pod Imperium Rzymskie, zostawcie lajki i wtedy polecimy. Mamy to 14,5 roku później, praktycznie maksymalne 15 lat minęło i dostałem The Duchess of Burgundy Dice. Bez anektowania, bez niczego, całą Burgundię dostajemy dla siebie, no teraz tylko rozdać statey i możemy grać dalej. Uczynienie Kastylii naszą unią personalną, no to kwestia kliknięcia misji i wygrania wojny, a wiecie, że to będzie dość łatwe. W zasadzie mamy zdobyte najtrudniejsze tereny pod odtworzenie Imperium Rzymskiego. No to co? Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taką kampanię. Myślę, że w kolejnym odcinku byłbym w stanie już to zrobić, zwłaszcza, że mamy sojusz z Osmanem. 1500 dewa na zakończenie.